kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Witam Was serdecznie w nowym roku, no bo w końcu udało mi się nakręcić taki drugi odcinek noworoczny. W zasadzie no to już mamy parę dni po, ale mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i zapraszam Was na oglądanie nowego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie o trzech perfumach, które ja Wam chcę przedstawić, które uważam, że pasują do szpilek i są takimi perfumami, które pasują na każdą imprezę, kiedy jesteście w centrum zainteresowania i kiedy wyglądacie szałowo. Także zostańcie ze mną. Na końcu będzie coś takiego dodatkowego, co Wam chcę się pochwalić i pokazać, co mam. Dzisiejszy odcinek będzie o takich trzech specjalnych zapachach, które ja uważam, że są niezawodne na taki czerwony dywan, kiedy idziemy się bawić na jakąś szaloną noc, no i oczywiście do szpilek, bo ten odcinek będzie tak się nazywał, trzy topowe zapachy do szpilek, bardzo kobiece, bardzo seksowne i za chwilę Wam właśnie przedstawię te trzy zapachy, które ja uważam, że powinniśmy mieć na swojej talerzu. O którym chcę wspomnieć, to jest, słuchajcie, tak odkurzałam sobie właśnie moją tutaj szafkę i zapomniałam kompletnie o tym zapachu, który on skradł serce moje bardzo, bardzo dawno temu i to jest taki zapach Lady Million Privé, czy Priv Paco Rabanne, który jest taką super super diamentem, taką szklaną kulą, bym powiedziała, w nowoczesnym wydaniu, która powoduje, że kiedy ten zapach ubierzemy na siebie, jest to też taki zapach, który dodaje nam pewności siebie, wyglądamy szałowo i jakby inspiruje nam do założenia tych pięknych czerwonych lub czarnych szpilek, tej małej czarnej. No i jesteśmy tutaj właściwie w centrum uwagi, centrum tej imprezy jakby, i one zawsze dają nam takie poczucie specjalne, takiej kunsztowności, bogactwa i uważam, że też kojarzą mi się takim z czerwonym dywanem, ale także wszystkie światła są na nas skierowane, że jesteśmy taką gwiazdą. Ja przyznam się, tak jak powiedziałam, zapomniałam trochę o tym zapachu, ale on jest przepiękny, z tymi nutami takimi bardzo troszeczkę słodkimi, ale też ciepły, taki lekko spicy zapach z wanilią, patchoulą i pamiętam, że tam był właśnie ten pomarańczowy kwiat, który daje troszeczkę takiej, bym powiedziała, świeżości, ale jest też malina, która dodaje takiego kopa i właśnie tak energizuje też to wyjście. Ja uważam, że zapach jest tak piękny i buteleczka tak piękna, że musiałam go wymienić właśnie wśród tych zapachów tutaj, co uważam, nadają się na wielkie wyjście, żebyśmy olśniły partnera i też pięknie zapachem niezapomniany. On jest często wymieniane tutaj na moim kanale, mianowicie Black Opium w wersji Neon. To jest zapach dla młodych ludzi, ale ja uważam, że dla młodych duchem, na zabawę, kiedy chcemy się pokazać trochę od innej strony, takiej właśnie z pazurem, kiedy chcemy olśnić tutaj otoczenie partnera i być w centrum uwagi tak samo, oczywiście z niezawodnym jasminem sambar. Jest tu ten kawowy taki fajny, taka nuta, jest tutaj pitaja, no i oczywiście wanilia z piżmem. On jest bardzo nowoczesnym zapachem, słuchajcie, słodkim, ale ta kawa dodaje takiej kunsztowności, bym powiedziała, tak nas otula, a jednocześnie czujemy się pewne splendoru, pewne takiej uwagi nakierowanej na nas, no i oczywiście wspaniale komponują się z taką rebelią, właśnie z takim nieokiełznaniem, z takim buntowniczą nutą u nas, no i oczywiście ze szpilkami. Ja uważam, że są fantastycznym jakby uzupełnieniem tu tej małej czarnej i kojarzą mi się właśnie, że pasują do szpilek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, uważam, że ta wersja Extreme też by tu pasowała, a to są takie dwa zapachy, które olśnią i idealnie komponują się właśnie z wielkim wyjściem
i kobietom. Zapachem jest no oczywiście wersja Karoliny Herrery, słuchajcie, Good Girl. To jest tylko pozoranstwo takie Good Girl, bo oczywiście nuty, które tu są, są też tak jak tutaj w poprzednim zapachu, bardzo buntownicze. Jest oczywiście piżmo, jest tu kwiat pomarańczy, jest znowu ten jaśmin sambak, jest bób tonka i słuchajcie, trochę doza właśnie takiej kakao, wanili i patchouli. To wielokrotnie widziałam też taki feedback, że ten zapach kojarzy się, te perfumy właśnie z taką nieokiełznaną dziewczyną, ale która idzie właśnie na imprezę, ale też z zabawą i z tą słynną historią Cinderelli. Słuchajcie, no gdzieś tam, gdzieś w rogu właśnie w myślach zgadzam się, że to jest taka solidna historia, właśnie zakładamy te piękne szpilki, ubieram się w ten piękny zapach, no i balujemy całą noc, jesteśmy tą Cinderellą i no dlatego myślę, że inspiracja tego zapachu od razu jakby daje nam do myślenia, że to są perfumy na wyjście, kiedy ubieramy się bardzo elegancko, super wyglądamy, zwracamy otoczenie, no i czemu nie założyć właśnie na przykład szpilki Christiana Louboutin być tą gwiazdą w centrum zainteresowań. Takie trzy zapachy, taki mini odcinek właśnie o zapachach, tak wpadła mi ta myśl do głowy właśnie, żeby przedstawić takie trzy zapachy, które są niezawodne, dają nam taki booster i czujemy się super właśnie, żeby założyć szpilki, pięknie wyglądać i iść się bawić, ale tak jak powiedziałam na zakończenie, chciałabym Wam bardzo przedstawić zapachy, które będą też u mnie, a piękne zapachy, które są, nie jestem pewna, powiedzcie mi, czy w Polsce też się ukazały, to są zapachy z serii Estee Lauder, wydane, one się nazywają Luxe Fragrance. Jest ich 8, słuchajcie, od Tender Lights, Sensual Star, Dream Dusk, Radiant Mirage, Desert Eden, Blushing Suns, Paradise Moon and Infinity Sky, który jest bardzo popularny, to jest zapach numer 1 teraz w Londynie, jeśli chodzi o takie zapachy trochę niszowe, bo one są nie w każdym sklepie, w końcu będą też w moim sklepie i ja słuchajcie, dostałam tutaj do testowania te próbeczki, ja Wam się pochwalę, mam swoich 3 ulubieńców, wkrótce Wam pokażę, które, jeśli macie taką możliwość, to idźcie do butiku czy do sklepu, gdzie serwowane tam są zapachy i koniecznie spójrzcie na te piękne butelki, bo one są przepiękne, no i na piękne pytanie i powiedzcie mi, które są Waszymi ulubionymi. Na dzisiaj, słuchaj, to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję za komentarze. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, więc kliknijcie ten magiczny guziczek, subskrybuj i oczywiście lajkujcie i koniecznie napiszcie mi Wasze 3 ulubione, albo nawet jeden zapach, który idziecie gdzieś, zakładacie szpilki, piękną sukienkę i paradujecie w tym zapachu. Do zobaczenia, pa, pa!